Bullseye. Witajcie w krainie Atizans, krainie smoków, gdzie mały fioletowy gat o imieniu Spyro wraz ze swoim przyjacielem ważką Sparksem spędza czas na gonieniu owiec. Cześć, witajcie, to jest G-Spot, czyli cotygodniowy vlog, w którym w każdy wtorek będziemy przeglądać coś z tej kubki lub z tamtej półki. Wiecie już, że tym razem padło na Spyro the Dragon. Opakowanie zastępcze. I przyznaję, że była to moja pierwsza platformówka w 3D, a każda kolejna część zasysała mnie przynajmniej na dobre kilka tygodni. A te ssały pałkę! W intrze gry dwa smoki, Astor i Lindar, udzielają wywiadu na temat swojej krainy. Przysłuchujący się wszystkiemu Nasty Nog w reakcji na niezbyt pochlebne komentarze odnośnie swojej osoby postanawia za pomocą magii zamienić wszystkie smoki w kryształowe statuły. Najbardziej go zabolało to, że powiedzieli, że jest brzydki. Serio. Spyro ocalał i postanowił uratować wszystkich przyjaciół i dać Norkowi nauczkę. A teraz przejdźmy do tego, dlaczego ta gra była aż tak bardzo zajebista. Cała gra studia Insomniac Games podzielona została na 6 światów. Każdy z nich zawiera 3 klasyczne poziomy z walką z przeciwnikami i zbieraniem diamentów pełniących rolę punktów oraz 2 poziomy specjalne. W pierwszym rozgrywka polegała na przelatywaniu przez kółka i niszczeniu określonych obiektów. Drugi był poziomem z bossem, który po każdym ciosie wyrzucał z siebie kilka błyskotek i uciekał na kolejną arenę. Jedynym wyjątkiem od tej reguły był świat ostatni, który zawierał tylko 2 poziomy klasyczne, jeden z ostatnim bossem gry oraz poziom bonusowy, do którego dostęp miał tylko ten gracz, który zebrał wszystkie diamenty na wszystkich poziomach. Ale... tutaj się rozpędziłem, bo przecież po drodze czeka nas jeszcze wiele przygód. Każdego przeciwnika w grze trzeba pokonać, bo każdy z nich ma przy sobie jakąś część smoczego skarbu. W każdym z leveli do zebrania jest od 100 do nawet 500 kamieni szlachetnych. W niektórych krainach mogliśmy spotkać również małe duszki w kilku odmianach kolorystycznych. Niebieskie wyrzucały z siebie smocze jaja, a pozostałe, szybsze od tych podstawowych, zostawiały po sobie spore ilości klejnotów. Jak to wszystko zdobyć? To proste, przynajmniej w teorii. Spyro potrafi ziać ogniem, szarżować i szybować na krótkich dystansach. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że każda kraina ma inne modele przeciwników, które w pojedynczych tylko przypadkach pojawiają się w więcej niż jednym świecie. Na każdego z nich trzeba mieć również odpowiedni sposób. Niektórzy nie mogą zostać pokonani przez szarże, ci w zbrojach nie reagują na ogień, a jeszcze inni mogą zostać pokonani tylko magicznym ogniem, który na krótką chwilę otrzymujemy wraz z pocałunkiem wróżki. Niektóre z tych małych skrzydlatych czarodziejek możemy też uwolnić, by te za pomocą magicznego pyłu przeniosły nas we wcześniej niedostępne rejony. Nie można również zapomnieć o uwalnianiu smoków, bo te zdradzają nam sekrety odnośnie danej krainy. A to dowiadujemy się o słabym punkcie bossa, to znów dostajemy wskazówki, jak korzystać z nowej mechaniki, a czasem po prostu słyszymy „dziękuję”. Uwalnianie przyjaciół jest o tyle ważne, że pozostałości po smoczych pomnikach pełnią również rolę punktów zapisu. A te są czasem całkiem nieźle poukrywane. Na naszej drodze nieraz stają wyzwania, którym bliżej do zagadek logicznych niż zadań zręcznościowych. Niejednokrotnie zdarzyło mi się słyszeć jakiegoś smoka, ale go nie widzieć. Z widzeniem też bywało różnie, bo do smoków będących w zasięgu wzroku często prowadzi tylko jedna właściwa i zawiła ścieżka. Punkty zapisu odgrywają ważną rolę, gdyż towarzyszący nam przez całą grę Sparks jest również wskaźnikiem naszego życia. Gdy jest złoty, możemy otrzymać obrażenia 4 razy, gdy jest niebieski 3, gdy zielony 2, gdy znika, kolejne obrażenia równają się powrotowi do ostatniego zapisu. Graficznie gra całkiem nieźle przetrwała próbę czasu, głównie za sprawą żywych kolorów i komiksowo-baśniowego klimatu. Muzyka, którą skomponował Stuart Copeland, jest żywa i inna dla każdego poziomu. Jest to jeden z tych soundtracków, które zapadają w pamięć na długo. I nie wspomniałem do tej pory i tak o wszystkich mechanikach. Wrogowie chowający się przed nami w namiotach, armaty pomniejszające przeciwników i te bardziej tradycyjne, to że Sparks dopóki jest przy nas podaje nam diamenty, to że życie uzupełniamy poprzez zabijanie niewinnych stworzonek, z których wypadają motyle, najwidoczniej przysmak ważek? O magach poruszających platformami i skrzyniach, do których trzeba znaleźć klucz. Po tych wszystkich latach jest to jedna z produkcji, do których wracam raz na jakiś czas i za każdym razem czerpię z niej tyle samo satysfakcji. Może to wina sentymentu, ale Spyro the Dragon na PlayStation 1 uzyskuje moją pełną rekomendację.
Dzięki wam piękne za obejrzenie pierwszego odcinka, kolejny w kolejny wtorek. Zapraszam was do grupy facebookowej Gaming Room, możecie tam podyskutować o grach albo pośmieć się ze mnie. Co? Jeśli poza grami interesujecie się również nowinkami technologicznymi, również zajrzyjcie w opis. Strona oneup.pl ma bardzo ciekawe artykuły. I chciałbym, żeby na koniec tego materiału wszystko było jasne. Spyro the Dragon nie jest grą wybitną, wielu graczy uzna, że jest on zbyt prosty, a młodsi z nich zapatrzeni w bitwę na rozdzielczości tekstur i realistykę pewnie tylko machną ręką. Jednak gdy ja pierwszy raz przechodziłem ten tytuł po prawie 10 latach, czułem się świetnie. Klimat pochłonął mnie bez reszty, a ja znów byłem prawdziwym graczem. Graczem, który dobrze wie, że są produkcje, które mają duszę. A to jest jedna z nich.